Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 399 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są Mateusz Zdenowicz i Paweł Stachyra. Przed mikrofonem Mateusz Widut. Jako że niecodzienny odcinek, bo 399, nigdy takiego nie było i już w przyszłości nie będzie, to zaczniemy teraz od Pawła, który nam powie, w co ostatnio się zagrywał. No więc tak, przede wszystkim zagrywałem się w to, co w sumie w zeszłym tygodniu, bo nie miałem czasu jakoś siąść do niczego nowego. A więc na zamiennie New Vegas oraz Jurassic... A nie, zaraz wróciłem do Jurassic World Evolution, bo pobrałem sobie dodatki, które gdzieś tam... Zakupiłeś, tak, widziałem tak. Wszystko. I jestem ciekaw, byłem ciekaw po prostu, jak ta gra po 2 latach się zmieniła, bo tak naprawdę na premierę dla mnie było takie soczyste 4 na 10, bo to był prawdziwy sequel do tego Jurassic Park Operation Genesis z 2003 czy 2004 roku, tylko że taki dosłowny sequel, w sensie tak nawet może remake, tam się nic nie zmieniło poza grafiką i to był mój problem, bo te rozwiązania, które mi się podobały w tamtej starej grze, tak w tej nowej już wiecie, troszeczkę rozwiązania zamieniłbym tutaj na ograniczenia, one się stały takimi ograniczeniami, które przeszkadzały bardziej w rozgrywce. No i po tych 2 latach na pewno to poszło w dobrym kierunku, bo na premierę ta gra była dosyć uboga, sporo rzeczy, które były w zwiastunach, ostatecznie sporo z tych rzeczy nie pojawiło się w ogóle w grze, także no, było na co narzekać, ale te wszystkie detale, elementy gdzieś tam powracały w tej czy innej formie, w patchach, dodatkach, rozszerzeniach. No te rzeczy, które były w zwiastunach akurat w patchach darmowych, więc nie będę tutaj mówił, że sprzedawali coś, co wycięli. Czyli mogę sobie wrócić, jest warto wrócić, jak nie mam dodatków i nie chcę kupować. Ale masz dodatki na koncie GNM-u, to ale wszystko jest. Ale mam też na swoim koncie grę, tak się zastanawiam, czy... Znaczy, podstawowo w ogóle też możesz, bo niby się da, ale po co? Skoro jak nie będziesz miał... Okej, okay. Czyli będziesz tak jak myślałem. Znaczy, nie będziesz miał budynków z oryginalnego parku jurajskiego, więc co to za gra? Ale generalnie jest ciekawie, jest więcej opcji, pojawiło się więcej przede wszystkim dinozaurów, które one wszystkie zawsze dobrze wyglądały i tutaj też dobrze wyglądają. Jeden gatunek latających, nawet gadów się pojawił. Przy czym on jest taki dosyć ograniczony, bo to jest po prostu taka klatka specjalna, gdzie one sobie wewnątrz latają i jak ci uciekną, to nie latają po parku, tylko gdzieś w ogóle znikają w przestworzach. No ale niestety dalej boli trochę to, że te mapy są dosyć małe. Pojawiła się jedna taka gigantyczna, jak na standardy tej gry, ale mimo wszystko ona wciąż gdzieś tam jest taka, że jak chcesz zbudować ten swój park, powiedzmy, marzeń, to gdzieś tam musisz ciąć te rogi, tak. Ale na pewno rozszerzyło się trochę zachowanie tych dinozaurów, są trochę ciekawsze one, chodzą w stadach, co jest, to się wydaje takie oczywiste, nawet jak patrzysz na ich późniejsze gry, tam Planet Zoo, czy w ogóle gry, które się opierają na tworzeniu Zoo, czy Parku Jurajskiego, bo jest cały taki podgatunek, jak się dowiedziałem. Ale to są takie rzeczy, których jednak brakowało w tej oryginalnej grze. No ale mimo wszystko tutaj dużym problemem jest to, że jakby silnik nie nadążał. I no fajnie, że te dinozaury się lepiej ruszają, ale mimo wszystko dalej interakcje między nimi są takie bardzo sztywne, bo one się muszą zamknąć w animacji, żeby ze sobą prowadzić interakcję, a więc na przykład walki to jest zawsze jeden na jednego, zawsze w tej samej posturze, zawsze te same ładne, nawet bardzo ładne, ale wtórne animacje widzimy, tak? Kiedy się zabijają, czy walczą, także no gdzieś tutaj umyka trochę ten czar. No mam nadzieję, że ten sequel gdzieś tam prawdopodobnie jest właśnie w produkcji i wyjdzie razem z filmem za rok. No wyciągnie wnioski z tej gry, szczególnie, że widać, że devowie wyciągali wnioski i te dodatki wprowadzały rzeczy, które ludzie chcieli zobaczyć. No ale zobaczymy, jak to jeszcze pójdzie. Natomiast z nowszych rzeczy w Valoranta trochę pograłem. Konkretnie 2 razy do tego siadłem, raz właśnie grałem z Mateuszem. Jak mi dobrze poszło i tobie też w sumie jak na pierwszy mecz, aż się zdziwiłem. Tak, w ogóle kierowaliśmy naszą drużynę. To był napływ zupełnie świeżych graczy, bo to tak. Gra 2 czerwca jakby nie w pełnej wersji, ale tak naprawdę to już jest pełna wersja open beta, więc pewnie było po prostu masa nubów, dlatego tak dobrze nam poszło. Tak mogło być, chociaż warto zaznaczyć, że jeden z graczy w naszej drużynie był awkujący, tak? On w ogóle nie brał udziału tak w tej grze przez większość czasu. Polak. Tak, Polak. Pozdrawiamy cię, Bartolmo, czy jakoś tak. Natomiast powiem tak, nie jestem wielkim fanem tego systemu strzelania z CS-a, tak? Tego, że nie ma żadnego rozrzutu domyślnie i ten rozrzut jest generowany już na bieżąco, jak strzelasz. Strzelanie jest takie hitscanowe dosyć.
ale to wiadomo, każdy, kto siada do klonu CS-a, no oczekuje pewnie CS-a, więc jak nie lubicie strzelania w CS-ie, to też wam nie siądzie, ale jak lubicie strzelanie w CS-ie, to jest, to się gra trochę jak taki jakiś mod społecznościowy stworzony pod CS-a, a więc te wszystkie umiejętności, to się nazywa umiejętności, ale tak de facto w ogóle nie czuję się, że to są umiejętności, tylko to są bardziej, to jest sprzęt, który składamy, którego używamy, mamy, nie wiem, no granat dymny, tutaj po prostu dym jest różowy i tym się to różni od takiego normalnego CS-a, gdzieś, wiadomo, są jakieś umiejętności typu gdzieś podłoga jest paląca się, więc kto przejdzie przez nią się też podpala, no ale to też działa trochę bardziej jak granat, tak, który tworzy jakąś powierzchnię, niż jakaś taka supermoc. Możemy sobie rozłożyć takie pole, które nas wzmacnia, ale to też to takie proste wzmocnienie, po prostu chyba, że mamy więcej HP, nawet nie do końca wiem, jak to działa. Największa różnica w stosunku do CS-a to jest ujawnianie wrogów, bo dużo postaci ma jakiegoś skilla, który potrafi na chwilę chociaż podświetlić pozycję przeciwników. Tak, i to jest takie. I to jest bardzo przydatne, bo też to nie są duże starcia, tak jak w CS-ie to są starcia 5x5 i tak na dobrą sprawę to wiedza na temat tego, gdzie jest tych kilku graczy na mapie, no jest tutaj kluczowa, z tego względu, że nie ma wiadomo respienia się, więc no musimy tych graczy jak najszybciej wyeliminować i każda śmierć tutaj jest na wagę złota, bo już 4x5 to jest już mecz z dużą przewagą tak naprawdę. No oczywiście celem jest to, co w CS-ie, czyli podkładanie tych bomb. Mam nadzieję, że może, bo nie wiem, czy tam jest w ogóle możliwość tworzenia jakichś społecznościowych, powiedzmy, trybów. Jeszcze nie ma. Ale fajnie, jakby to się to pojawiło w przyszłości, z tego względu, że takie tryby często pozwalają takim grom przeżyć, tak? Bo jest to główne mięsko CS-a, tak? Które się skupia na po prostu tych takich rundkach z podkładaniem bomby, ale też cała społeczność jest w dużej mierze utrzymywana przez te tryby inne, które gdzieś tam gracze sobie tworzą, wymyślają zamodowane mapy i tak dalej. Także no chętnie zobaczę, jak to się rozwinie, bo całkiem przyjemnie się w to gra mimo wszystko. Broń jest już narodna. Dosyć ciekawe są rodzaje tej broni i też kasy nigdy nie brakuje, co w CS-ie się zdarza, a tutaj jakoś nigdy mi się nie zdarzyło. Ale to ja potem grałem i tak różnie mi szło, a kasy nigdy mi nie brakowało. Jak w życiu. Także wszystko w porządku. Valorant jest okej. No. 8 na 10, tak? Nie wiem, trudno powiedzieć jeszcze. Za jakiś czas może zrecenzujemy. Ja grałem w 3 gry z Game Passa, o których powiem na audycji. Powiedziałem na audycji więcej, więc zapraszam na audycję, bo mówiliśmy o, jakby to powiedzieć, ukrytych perełkach z Game Passa, czyli o grach, o których sporo z was pewnie w ogóle nie słyszało, że są w ogóle w Game Passie, to że istnieją w ogóle. Sneak peek jednej. Sneak peek jednej to jest bijatyka z Power Rangersami. O, proszę. Która się okazuje naprawdę świetna, więc to mnie bardzo zdziwiło. No, a więcej... Lepszy niż dodatek do Mortal Kombat, tak? No może nie, gameplayowo na pewno bardzo fajne, więc posłuchajcie audycji, która jest już na YouTubie, tam wszyscy powiedzieliśmy o paru gierkach, a poza tym wróciłem do Elite Dangerous, bo jeszcze nie, jak odkąd mam nowego kompa, nie instalowałem w ogóle tej gry i się w sumie zastanowiłem dlaczego, a zapowiedziałem dodatek, który wyjdzie na początku przyszłego roku, że będzie można po raz pierwszy w historii tej gry jakby sterować własną postacią poza statkiem, że będziesz mógł wyjść na powierzchnię planety, tam jakieś bazy będą, stacje kosmiczne. Więc to mnie zmotywowało, żeby zainstalować i piękna to jest gra. Żeby zainstalować teraz, chociaż dodatek wyjdzie za rok? Tak, bo sobie trochę pozarabiam pieniędzy, okay. Może jakiś nowy stateczek kupię czy coś. Więc no to jest piękna gra, naprawdę. Oczywiście jest też nudna, jak ktoś nie jest jakby przygotowany na to, czym ta gra jest, bo to nie jest No Man's Sky, gdzie masz jakiś tam... To jest w miarę realistyczna gra, nie? Bo nad ziemię masz, możesz znaleźć sobie, planety są właśnie takie nudne, nie? Że wyglądają jak prawdziwy planeta, nie jakiś tam rysunek dziecka jakiegoś z przedszkola, jak w No Man's Sky. Więc sama eksploracja jest fajna, po prostu frajdę czerpię z tego, że sobie wyznaczam cele i tylko biorę misje kurierskie, dostarczania jakichś tam przedmiotów i po prostu lecę sobie z systemu do systemu. Jeszcze nie walczyłem na to ani razu, odkąd zainstalowałem na nowo, więc to jest taka gra, gdzie może być kurtem, bo to jest symulator kuriera dla mnie w głównej mierze. Czyli Death Stranding w kosmosie. No, bardziej Euro Truck Simulator, powiedziałbym. Okay. Przy czym oczywiście to jest też gra, gdzie możesz normalnie być na przykład łowcą piratów, czy tam jakimś bandytą i możesz się skupić tylko na walce, więc to jest przewaga właśnie nad Death Stranding, czy nad Euro Truck Simulatorem. I ta gra szybciej będzie tym, czym miał być w ogóle ten... Nie wiesz, jakie ja mody widziałem do Euro Truck Simulatora. Ta gra będzie tym, czym Star Citizen w ogóle ma być w założeniach. Ta gra, która powstaje z wersji pre-alpha od 100 lat już. I tam też właśnie niby możesz robić wszystko, ale to się bardzo powoli rozwija. Więc... Jeśli wszystko znaczy kupić statek za $1000, to tak.
Nie no, w Star Citizen już możesz latać na jakiś tam asteroid, wysiadać, możesz... Po 6 czy 7 latach robienia najdroższej gry w historii ludzkości, tak, powiedziałbym, że latanie to jest rozsądne wymaganie. No, więc no, tak. I no, i Elite Dangerous polecam bardzo. Nie ma niestety w żadnym Game Passie, ale no, co zrobić. No to ja powiem, raport z Red Dead Redemption 2. W końcu. Jestem w połowie trzeciego rozdziału, bo ostatnio jak grałem, to byłem chyba pod koniec drugiego. Czyli jesteś już w Nowym Orleanie, tak? Czy jeszcze nie? Jestem... Nie. Przenieśliśmy się na taką podrzeczkę, taki obóz pod rzeczką. Czy to była pierwsza przeprowadzka obozu? Po prologu? Tak. A, no to tak, no to, to jest połowa trzeciego rozdziału. Tam jak się takiego Niemca ratuje, to wtedy się przynosi ten obóz. Ogólnie jakoś bardziej tak intensywnie się zrobiło. W sensie te misje już nie są takie rozwleczone. Może dlatego, że już jest coraz mniej takich samouczkowych, tak? Wprowadzających różne jakieś tam mechaniki i tak dalej. Ale co mnie zastanawia, nie wiem po co w ogóle tyle możliwości rozwoju, nie wiem, na przykład obozu. Czy to coś mi da, że zrobię tak, że nagle wszyscy w obozie będą mieli wygodniejsze łóżka, czy to po prostu wydawanie kasy w powietrze, bo gram w Red Dead Redemption? Satysfakcję. Tak, to za bardzo nie ma naprawdę znaczenia. I... Ale ogólnie nie czuję, żeby jakakolwiek kwestia rozwoju, czy też, nie wiem, kupowania jakichś nowych broni, czy też no nie wiem, kupowania lepszego konia, rozwijania go i tak dalej, że to w ogóle może mi coś dać, bo... Czy konika jakby... jeszcze się odczuwa, nie? Bo potem to jednak no czujesz, szybciej, że masz... szybciej możesz jechać i więcej wytrzymuje. Dobra, to jedna rzecz. Ale tak kupowanie jakichś nowych broni i tak dalej, jak ta gra, no w miarę prosto się przechodzi, tak? Nie stanowi żadnego za bardzo wyzwania. Tak. Headshot, nieważne z jakiej broni, zazwyczaj zabija, to fakt. A niektóre są bardziej stabilne, tam wiesz, są pewne różnice po tym odczuwalne. Ale to chyba też jest tylko tak, żeby po prostu było fajnie, że wydałem pieniądze, które okradłem z trupów, które pozabijałem. To prawda. Więc jak na razie taki update mój z Red Dead Redemption niezbyt 2. Niezbyt optymistyczny. Nie no, optymistyczny, że się zrobił bardziej intensywnie, a to więc na chwilę. Nawet bardziej trochę mi się chce grać, tak? Może jeszcze w tym tygodniu jeszcze raz zagram, kto wie. Tak więc może już koniec z tym raportem, a przejdziemy do pierwszego tematu, a zaczniemy może od Dead Island 2, bo gra została już, nie wiem, czy ona została anulowana w końcu, czy też nie. Na pewno w 2015 roku zakończyła się produkcja przez Jager. Jager odpowiadał za w przeszłości za taką bardzo fajną, jedną chyba z w ogóle najfajniejszych gier minionej generacji, czyli Spec Ops The Line. No i oni robili nowe Dead Island, bo pamiętajmy też, że Dead Island pierwsze robił Techland, tylko że marka należała do Kocha i Koch sobie znalazł kogoś innego do zrobienia kolejnej części. No i teraz do sieci wyciekł w ogóle taki z alfy build. Ja tylko jeszcze wspomnę, że z ubiegłego roku informacje z jesieni są takie, że Dead Island 2 nie jest anulowany. I to są oficjalne informacje od wydawcy, więc ja nie wiem, co oni z tym robią, ale no, nie jest anulowany, więc spoko. Nie jest anulowany, ale na pewno kto inny już to tworzy, z czego to kojarzę. A ta wersja, która wyciekła, no to już dalej raczej, przynajmniej w takiej formie, jak była prezentowana też na E3. Bo to sprzed 5 lat jest build, prawda? Tak, bo to jest build z 2015 roku, build, który zresztą chyba był w jakimś tam części pokazywany na E3. Bo ten rok, 2015, to jest ostatni rok, kiedy Jager to robiło, potem przejęło Sumo Digital, a potem Deep Silver jeszcze jakiemuś innemu studiu to ponoć przekazało. Z czym akurat mogłoby zrobić fajnego detalu, tak mi się wydaje. Ale wracając, pojawił się w sieci, nie wiem, czy to można pobrać w jakiś nielegalny sposób, ale dużo pojawiło się fragmentów rozgrywki z tego builda i całość wygląda moim zdaniem no super, nawet graficznie to wygląda zadowalająco. Myślę, że jakby ta Dead Island 2 pojawiło się jeszcze nie w tym roku, to bym nie powiedział, że ta gra wygląda źle. No, troszeczkę wygląda. Naciągasz sobie. To jest jakiś super prototyp, nie wiem, więc też trudno ocenić. Na pewno modele broni są spoko. I modele tak, no, broni i tak dalej. Zombiaki też nieźle wyglądają, ale to jest taki poziom, no, nie wiem, Dead Rising 4, czy no jakimś nie, tam... Nie, to są dużo brzydsze gry. A chyba, że to wszystko zaleta tego, że to jest w jakiejś super rozdzielczości i z najlepszymi teksturami, ale ogólne oświetlenie,
to, jak modele są wykonane i w szczególności te bronie i animacje tego wszystkiego, myślę, no to że dużo, super. Dużo tutaj super. Na tym gameplay udaje ci fakt, że to jest płynne bardzo. To jest 60 klatek. To chyba nawet zwykle... lepiej wygląda niż Dying Light. No tak, te pokazy, no, nie, no właśnie w tym rzecz, te pokazy zwykle są w 30 klatkach i potem jak zobaczysz sobie w 60 klatkach taki fragment rozgrywki, to wszystko ci będzie lepiej wyglądało. Nie wiem, czy to wygląda lepiej od Dying Light, ale też w ogóle wyjdźmy od tego, że Dying Light to jest Dead Island 2 i tak w zasadzie nie ma za bardzo tutaj o no tym tak. dywagować, no bo to jest prawdziwy sequel do tej gry. A ten Dead Island 2, który miał być przez wydawcę zrobiony, to znaczy tam przez studio, które wydawca sobie wybierze, to zawsze było takie... To była taka ciekawa gra z tego względu, że przecież Dead Island samo w sobie miało dużo problemów. To nie była najlepsza gra. Ale zwiastun zrobili. W tym rzecz. Ona zasłynęła głównie z tego, że miała ten niesamowity zwiastun, a potem ten zwiastun to było jedno wielkie rozczarowanie, bo gra w ogóle nie przypominała tego i poziomem była znacznie gorsza. Jak się grało samemu, to się właściwie w to nie dało grać, bo to było tak piekielnie nudne. Tylko z kimś gdzieś tam to jednak było trochę rozrywki, ale to bardziej dlatego, że haha, patrz, zombie, możemy je popychać i no tak. zrzucać. No ale właśnie Dying Light w dużej mierze naprawił wiele z tych błędów i problemów, które miało Dead Island. I stąd właśnie zawsze było to pytanie, czym właściwie ma być to Dead Island 2, skoro nie będzie tam tych podstępów, które zrobił Techland, tworząc Dead Island, Dying Light. Tak, a z drugiej strony gdzieś ta gra będzie próbowała ciągle trzymać się, wiesz, swoich korzeni tych jako Dead Island. Nie wiem, no... Gdzie to właściwie może pójść i kto mógłby to zrobić dobrze, bo Jager miał, bo to nawet nie wiem, dlaczego to nie poszło dalej. Spec Ops The Line to była dobra gra, dlatego że miała świetną historię, ale to nie było jakieś arcydzieło gameplayowo. I Jager nie jest też znany z robienia jakichś niesamowitych gameplayowo gierek. A Dead Island, nie wiem, czy da się zrobić bez dobrego gameplayu. To jest taka gra, gdzie ona się opiera tylko na tym, że gameplay jest znaczy, gameplay na pewno wygląda ciekawie niż w jedynce, bo przede wszystkim jest o wiele więcej broni, widzę takich eksperymentalnych i bardziej mi to się kojarzy właśnie z Dead Rising, że jakaś chyba wędka przerobiona na miecz była w pewnym momencie, czy coś takiego, więc tu trochę by zaszaleli. Natomiast sam osobiście w ogóle mnie nie interesuje Dead Island 2, w sensie jako gra wideo, no bo jakby no już dużo razy walczyłem z zombie z perspektywy pierwszej osoby i tam... Gdzie? No w sensie Left kiedyś 4 Dead 2. Nie śpieszy mi się do powrotu tej mody na zombie takie, no bo były właśnie Dead Island, były Dead Risingi, to nie FPP, ale zawsze coś. Left 4 Dead właśnie, potem Dying Light było. A potem te wszystkie inne gry. Zombie. Było zombie w kodzie. Właśnie zombie w kodzie to też, ja wiem, że to jest tylko tryb, ale no, nadal jest jednak bardzo podobna filozofia, nie? Więc musieliby coś ciekawego wymyślić, moim zdaniem, jakiś taki gimmick dodatkowy w tej grze, nie? Tak samo jak Dying Light miało to ten parkour, nie? I to się udało. Bo gdyby Dying Light nie miało parkouru, to by było wiele... No, nie byłoby aż tak dobre, nie? Jak wyszło. No okej, ale wydaje mi się, że to, czym mogłoby się wyróżniać Dying Light 2, to to, że mogliby zrobić jakiś fajny po prostu tryb kooperacyjny, albo w ogóle całą grę tak nastawić. No to na pewno miało mieć koopa. No jest... Dying Light to nie jest gra kooperacyjna, tak? Są te no tryby, jest. Później to się pojawiło, ale... Możesz grać w koopie normalnie, tylko to jakby ale nie było... Ale nikt to nie gra tak naprawdę. To nie było nigdy premiowane jakby tak. A w Dying Light jakby to było to główne danie, tak? Sama gra w sobie była raczej słaba, Dying albo Light, nudna. Mówimy o tym, że Dying Light nie był promowany jako gra koopowa nigdy za bardzo, nie? No, czy ja taki wiem. Taki bardziej zawsze... Jako jednak... sequel do The Dying Island, wydaje to mi się, że to było domyślne, że to jest gra koopowa. Jakby ale zwiastuny i tak dalej, marketing się skupiał na historii. Nie grało dużo osób. W gameplayach promocyjnych też był single player cały czas. Jak to marketing w grach, tak? Nawet nie jestem pewien, czy tam koop dla 4 osób nie wszedł po premierze do Dying Light. A to tego już nie wiem, ale ja nigdy w to nie zagrałem bez koopa na razie, więc nie za bardzo wiem. W każdym razie, dajcie znać, czy bo naprawdę obejrzyjcie sobie na YouTubie Dead Island 2, jak wpiszecie, to wam te najnowsze gameplaye wyskoczą. Dead Island 2 leak. Build. Wystarczy Dying Light, podejrzewam, na pewno wyskoczy jako pierwszy i dajcie znać, czy byście w to zagrali, czy już graliście w to setki razy w gry tego typu i wam się już by nie chciało. I czy uważacie, że Dying Light Dead Island 2, Dead Island. Tak, czy też się mylicie z tymi nazwami tak w ogóle i czy waszym zdaniem jest sens, żeby ta gra w ogóle powstała? A my teraz przejdziemy do następnego tematu, który będzie związany z Far Cry'em. Okej,
Okazuje się, że kolejne źródła potwierdzają, że wkrótce możemy zobaczyć, a nawet wkrótce i pograć w następnego Far Cry'a, który ma być Far Cry'em 6 i zadebiutować już w przyszłym roku, w kwietniu 2021 roku, a na lipcowym Ubisoft Forward, które zostało jakiś czas temu też zapowiedziane, w ogóle ma być no, prezentacja cały unveiled tej tej gry. W 12 lipca konkretnie ma być ten event Ubisoftu. No i tak, wiemy tylko tyle, że Far Cry 6 ma być, to mnie rozbawiło trochę, że o, tym, którym się nie podobała Ameryka w piątce, ucieszą się z Far Cry 6, bo będzie inne miejsce akcji, jakby to było coś. Zawsze jest inne miejsce akcji w każdym kolejnym Far Cry'u. Ale w każdym razie no to jest informacja od jednego z redaktorów GamerReactora duńskiego, który powiedział, że właśnie zostanie ta gra zapowiedziana w lipcu, tego 12 lipca i tyle wiemy. Więc możemy sobie pogdybać, co byśmy chcieli w Far Cry 6. A z tym innym miejscem akcji to też tak, wiesz, tutaj to wynika z tego, że tak naprawdę tylko numerowane Far Cry'a mają inną lokację. Każdy Far Cry pomiędzy nimi, te wszystkie spin-offy, to jest dokładnie ta sama lokacja, tylko delikatnie muśnięta, no tak, ze zmienioną paletą barw. To prawda, no tak, także, bo Primal to był przecież czwórka, tak? Primal to czwórka. Ale miejsce akcji inne teoretycznie. Wiesz, co chodzi. Nie, to jest teoretycznie ta sama lokacja, tylko w przeszłości. New Dawn to ta sama lokacja, to dosłownie ta sama lokacja, tylko w przyszłości. A Blood Dragon to ta sama lokacja, tylko w dziwnych wyobrażeniach lat 80. Blood Dragon było fajne, jak na taką krótką grę. Natomiast jeżeli chodzi o szóstkę, to ja bym bardzo chętnie zobaczył powrót do jakichś dżunglowych klimatów. Coś Ameryka Południowa może, ewentualnie Afryka, taka jak Far Cry 2 było, żeby można było podpalać sawanny. To było bardzo fajne. Ale bez patroli. Czego nigdy nie było w Far Cry'u jeszcze tak na full, zimowa jakaś lokacja, chociaż tu podejrzewam, że byłoby trochę może, chociaż jakaś Syberia w sumie, to znaczy, jak Tomb Raider. Były zimowe lokacje w dodatkach do czwórki. No, w czwórce, tak. Więc tak jakby gdzieś już eksplorowali to i... Najlepiej sobie Far Cry właśnie poradzi w jakimś ekstremalnym klimacie, z tego względu, że na przykład czwórka była o tyle ciekawsza, że miałeś tam góry, to było w Himalajach, więc dodali tą mechanikę wspinania się. I ona jest całkiem fajna, ona pozwala też na bujanie się troszeczkę, prawie spidermanowanie tak naprawdę, bo możesz w locie rzucać tą, więc tak naprawdę to był bardzo prymitywny Spiderman. I latanie miało więcej sensu też wtedy, bo musiałeś się dostać gdzieś, a nie tylko... Gdzieś takie lokacje najbardziej usprawiedliwiają taki tryb rozgrywki, jaki jest w Far Cry'u, dlatego właśnie problem był z tym, trochę z tą piątką, że no, ta lokacja jest taka dosyć, jakby ona ma potencjał, bo ona fajnie wygląda, ale ona ma potencjał, żeby być w dobrym filmie, a nie koniecznie w dobrej grze. I gdzie ja bym to zobaczył? No, w sumie dżungla to mógłby być o tyle dobry pomysł, że taka prawdziwa, super gęsta dżungla jeszcze w ogóle się nigdy nie pojawiła, bo nawet ta wyspa, ona była taką bardziej tropikalną wysepką, gdzie nie było jakichś takich super lesistych terenów. No to prawda. Ale to może być powrót tego Wasa, no bo tam w kwietniu ten gość, nie umarł w trójce? No dobra, ale to może być jakiś, wiesz, to prequel. Może będzie jego brat bliźniak. Albo prequel. Prequel może być, tak bo musi być prequel, bo wszyscy wiemy, jak się piątka Wszyscy pamiętali, że no trójka była tylko spoko, więc musi do tego wrócić. Ale piątka jest ważna informacja. Podobno tego Far Cry'a robi studio, które powstało specjalnie na potrzeby serii rozwijania Far Cry'a w Berlinie, które się znajduje i nim szefuje, i chyba tam jest kilku pracowników z Blue Byte'a, które do tej pory robiło same Anno i Settlersy. Robiło same Anno, Settlersy, ale także dla Ubisoftu pomagali przy produkcji For Honor i Beyond Good and Evil 2. Wszyscy pomagali przy Beyond Good and Evil 2. Tak, w tym społeczność. Tak, także my. ale w ogóle to teraz tak sobie pomyślałem o dwóch rzeczach, mianowicie po pierwsze Far Cry głównie na terenach miejskich, powiedzmy miejskich, jakiegoś upadku już miejskiego. Że budujesz powiedzmy miasto? Tak, budujesz miasto i próbujesz zarządzać tym jako portem. Tak, nie, takim bardziej miejskim, może jakieś miasto w czasie, no nie chcę mówić zamieszek, bo to jest, źle się pewnie kojarzyło. Bardziej mi chodzi o takie miasto już po jakimś upadku, jakieś, nie wiem, Detroit 2035, nie? Albo 2020 w sumie. Wystarczy, że wezmę Wenezuelę. Albo jakieś południowoamerykańskie miasteczka, ale bardziej właśnie na ten miejski to klimat. Prawda, i uderzenie w takie tony jak Dying Light, tak, na przykład. Miejskiego klimatu jeszcze nie było w Far Cry'u, ale nie wiem, czy oni nie chcą zachować jakby Far Cry'a, że to wiesz, Far Cry, dzicza, tylko tak? Ja taką, no, wiesz, no właśnie jakimś dzikim ale terenem. Ale to właśnie, nawet właśnie ta Wenezuela, czy jakieś inne kraje południowej Afryki mógłbyś... w sumie?
W Australii to też nowe zwierzęta, to trzeba pamiętać, a zwierzęta są ważną jakby częścią tutaj Far Cry'a. Pająki, no, ale Ameryka Południowa to też w miarę nowe zwierzęta, tak. A mógłbyś mieć coś takiego, że jest taki centralny hub, duże miasteczko i gdzieś ta dżungla dookoła, tak? Co jest podpalaniem gorzej w Australii? Taki tusun. Tak. Nikt już nie pamięta o tym. Nie wiesz, że mamy gorsze problemy? A, no tak. Z miesiąca na miesiąc. Ale przede wszystkim, wiecie co, mnie tak ten Far Cry, no to jak, gdzie on będzie, to taka drugorzędna rzecz, nie? On może być nawet w tej XVIII-wiecznym jakimś miasteczku z pielgrzymami, tak? Bardziej mnie interesuje to, jak oni to rozwiną gameplayowo, bo ostatnio miałem właśnie ten powrót do piątki i zauważyłem, że tego, co tam brakuje, to takich wypełniaczy a la Bethesda i takiej unikalności w bugów? Świecie. Bugów? No, oczywiście. Nie, bugów nie brakuje, ale brakuje właśnie unikalności, bo jakby w ostatnich wszystkich Far Cry'ach broń chociażby pozyskiwało się z tego dziwnego sklepiku Ubisoftu, który gdzieś tam całą imersję zawsze psuje. Zresztą ten sklepik Ubisoftu on się pojawia w każdej grze, chyba teraz Ubisoftu. Gdzieś, powiedzmy, nie ma żadnych unikalnych lokacji, bo nawet jak idziemy gdzieś do jakiejś kliniki, czy szkoły, czy czegokolwiek. Tak, to mówiłeś chyba. Tak, mówiłem ostatnio, tak. Że one się niczym od siebie nie różnią. Od jakichś tam nawet zwykłych podwórek, od jakichś domków, tak? I tego potrzeba właśnie, żeby te lokacje, jak widzisz na mapie klinika, to sobie myślisz, o, to będzie ciekawy gdzieś tam, ciekawa lokacja gdzieś z kliniką, jakąś, jakimiś medycznymi sprawami, może jakiś specjalny przedmiot, dodatkowa apteczka, coś takiego, nie? A to nawet nie jest trudne, bo w sensie wystarczy właśnie wyeliminować tą kupowanie broni typowe dla Far Cry'a, tak. I zrobić na przykład, że możesz trochę broni zdobywać, ale na przykład niektóre odblokowujesz tylko w konkretnych fragmentach gry, żeby być jakieś poczucie progresu było. Może być nawet część tego sklepu zachowana, że odblokowujesz, bo oni chcą na pewno, żebyś płacił prawdziwą kasę za to. No tak. Bo to jest tak, że możesz odblokowywać tą broń za sztabki, które możesz kupować za prawdziwą kasę. Natomiast możesz sobie tą prawdziwą kasą odblokowywać na przykład specjalne skórki broni, jakieś takie super, super duper bronie, które gdzieś tam masz. Bo w Far Cry'u to jest jeszcze ten problem, że na przykład jak masz konto Uplay i ileś tam gier Ubisoftu, to na początku odpalasz nową grę i zawsze masz w tej grze mnóstwo już rzeczy poodblokowywanych, bo masz inną grę. Jakieś i punkty Uplay jeszcze może wydawać. Tak, ja zacząłem Far Cry 5 u nas na koncie, jeszcze na PlayStation 4, jak sobie grałem. I miałem od razu jeden z lepszych karabinów w grze i właściwie nie było sensu, żebym cokolwiek odblokował. No to jest tak, to jest głupie trochę w Far Cry'ach. Ja mam nadzieję, że wrócą do piątki, w sensie, że nie będzie pasków zdrowia wrogów i że nie będzie leveli wrogów i leveli no broni. No to przede wszystkim. Nie, tego, ale to się nikomu chyba nie podobało praktycznie, więc nie sądzę, że to wróci. I jeszcze mam nadzieję, że może właśnie a propos tych pobocznych aktywności, może niech zrobią coś w stylu... Nawet niech to będą zapychacze, na przykład, że takie, wiecie, jakieś podziemia, dungeony, właśnie jak w Skyrimie, nie? Że masz te podziemia, zawsze są takie same, to jest jakaś dodatkowa rzecz do robienia, nie? Absolutnie, to też jest fajny właśnie pomysł, bo ta gra musi wziąć z RPG-ów elementy tego, jak świat jest skonstruowany. A nie levele. Tak. Złapało się za złą część, tak jakby tego, co Skyrim ma. Nie, no zobaczymy, może być zresztą zupełnie inaczej, bo nowe studio to może też jakieś nowe podejście do tego. A to nowe studio, założyli studio, specjalnie które w Berlinie, tak. To nie robiło tego wcześniej, tak? Ani nie pomagało. A wiadomo, co robi, bo to Montreal robił, tak? Tak. Co oni teraz robią? No Asasyna. Prawda? To oni zawsze robili i Asasyna, i nowe Far Cry, to duże? Podejrzewam, że Montreal to jest taki, headquarter. Podejrzewam, że te studia mają też, dywizję, nie? No tak. I nie tylko. Ale nawet przecież w Bułgarii jest. Okej, bo ja zawsze byłem przekonany, że w Ubisoftie jest tak, że masz to Asasynowe studio i masz to studio... Nie, oni strasznie dużo mają tego. Ojej, to wyobrażasz sobie, jesteś takim pracownikiem Ubisoftu, nawet wyżej postawionym, kreatywnym jakimś tam, tak, na stanowisku, i sobie myślisz, o, ale mam fajny pomysł na grę, mówisz o nim, twój szef przytakuje ci, po tygodniu rzuca wam teczkę z Far Cry'em, tam 7, a w międzyczasie ten plan gdzieś tam przerabia na Asasyna i rzuca zupełnie innemu studiu na drugim końcu świata. Tak pewnie bywa i dlatego powstał Far Cry New Dawn na przykład, albo Watch Dogs Legion. No nic, dajcie znać na pewno, co wy byście chcieli zobaczyć w Far Cry 6, jaki setting, czy chcecie, żeby was powrócił. Tak, i to chyba będzie pytanie odcinka, bo takie otwarte, interaktywne, i tak trochę do pomyślenia i w ogóle super fajnie. A my teraz przejdziemy do ostatniego tematu, który będzie takim nietypowym tematem, bo porozmawiamy o konferencjach, które nadchodzą i zresztą co chcemy na nich zobaczyć. Jako że E3 zostało odwołane i nie wróci
znaczy może wrócić za rok, ale nie sądzę tak naprawdę, to narobiło się strasznie dużo nowych imprez i konferencji. Mam tego raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak, tak, ale... Prawie 20 umiem ale w liczyć. Tym mamy takie rzeczy jak TennoCon, czyli na przykład event tylko dla Warframe'a, nie? Więc skupimy się na tych... Najbliższych? Na przykład Destiny 2, The Next Chapter. Na to najważniejszych. Już było. Nie, wszystkich. IGN Summer of Gaming, które rusza jutro. Ale to też jest taki event, ten to Summer of Gaming, bo to ma trwać tam dwa tygodnie i to jest bardziej taki event, że o, pokażemy wam tam codziennie jakiś nowy trailer, ale to nie będą, wiesz, jakieś tam duże reveale na pewno, podejrzewam, na tym. No, ale znaczy, bo i tak, i nie, bo na przykład zobaczymy, na przykład widzisz, jakieś niezapowiedziane gry są. Bo IGN ogólnie, jeżeli chodzi o ten, o swoje expo, oni mają mieć konkretny pokaz, oni mają mieć 3 dni pokazów, a Summer of Games ma trwać całe lato. Przy czym to mają być różne tam jakieś imprezki towarzyszące. Ale właśnie patrzę na to IGN-owe i tam praktycznie ten projekty to są samych nieznanych studiów albo... No bo to jest debiut, to jest pierwszy dzień, czaisz, a tutaj masz kolejny dzień, na przykład Titan 2 Speedrunner, no tak, będzie. Ale potwierdzone też zwiastuny są na przykład tutaj Chivalry 2, Wasteland 3, czyli 13, gry, już wiemy. 13, pamiętacie, to był taką komiksową, tak? Tak, no. To już widzieliśmy te gry. Everspace 2, czyli... To, czy to coś, już było co wszystko. Nie wygląda jak Everspace podobno. Czyli wszystko, co już było. Tak. O to mi chodzi, nie? No nie, nie ma tu jakichś super debiutów, ale też tutaj... Gameplay debiut ma być. Jeżeli to ma być niespodzianka... O, to jest ciekawe rzeczy. Jeżeli to ma być niespodzianka, to nie będzie tego na liście wymienionego jako zwiastun, którego możemy się spodziewać, tak? No niby tak. Więc myślę, że jest tutaj na pewno jakiś trochę takich gierek, ale to na pewno w tym roku bardziej ekscytujące są te konkretne pokazy. Czyli czwartek. Mhm. Czyli to, co jutro, jak słuchacie, to jutro jest. Tak, PS5. Future of Gaming. Zobaczymy coś. Tak, już publiczność z kartonów się ustawia w kolejce na event, który ma znowu Hacerny prowadzić, z tego co zrozumiałem. A mogliby to u nas zrobić, bo już nie ma. Tak? A no tak. Już wszyscy mogliby siąść. Znaczy nie ma pandemii, 150 doskonale. Dziennikarzy z Polski. Elegancko by wszystko wyglądało. I taniej po pierwsze. Ja nie wiem. Jak też na miejscu Sony ja bym się ale w każdym razie, a propos tego eventu Sony, to były ostatnie plotki, że na końcu ma być ten, w trakcie ma być zapowiedziany PC-towy port Bloodborne'a i to ma być nowa wersja robiona przez jakieś doświadczone studio od portów, więc ja tu obstawiałbym Kulok. Ale to dziwne, no to pojawiły się już takie informacje, tak. że Kulok i tak dalej nad tym może pracować. I ale... wiem, że dziwne, że na PC-ta na evencie PS5, tak. Ale to pewnie będzie takie przy okazji, wiesz, że pokażą na przykład Demon's Souls Remake i ja jeszcze Bloodborne trafia na przyszłość na gamingu. PlayStation 5. Bo to... Zagrasz albo... na PC. Inaczej jeszcze, bo obstawiam, że to będzie ulepszona wersja, to nie będzie tylko, że a no tak, sprzedadzą na PS5. Tak, że po prostu remaster remake. Jakiś tam na I to będzie na PS5 zapowiedź, a będzie na dole na PC. To PC, tak, coś takiego, okay. Więc to podejrzewam. To ja się bardzo, bardzo cieszę, bo w Bloodborne no w 60 klatkach mógł to zagrać, to o Boże, no przecież, no o Matko Boska, ja się strasznie cieszę. Właśnie nie mogłem wracać do Bloodborne za często na PS4 podstawowym, no bo to jest koszmarne momentami. Ja nie jestem aż tak bardzo uczulony na spadki animacji, ale Bloodborne jest, no pobija wszelkie rekordy w niektórych momentach, więc trochę się nieprzyjemnie w to gra nawet na PS4. Później mamy 13 czerwca, czyli to jest sobota? Future sobota, tak? Tak, sobotę o 20 PC naszego Gaming czasu. Show. A będzie. Czekaj, bo pominąłeś Future Games Show. Nie, nie, to teraz też już mam w rozpisce to swoje. To jest wcześniej. No dobra, czekaj, PC Gaming Show, tak? To jest spoko, chyba trochę spoko. Będzie fajniejsze, tak mi się przynajmniej wydaje. Ma niż zazwyczaj? Mam zobaczyć Intel, Epic Games, Tripwire, czyli te super fajne gierki takie jakieś. Epic Games miał być rok temu. Tripwire Interactive zapowiedziało już dawno temu taką jakąś grę zimnowojenną, bo to są twórcy Red Orchestra. No tak, ale oni też chyba tworzą te dziwne kaskaderskie gierki, nie? Też tanie gry. Tripwire? Tak. Nie? Tak, oni robią to był taka miała tie-in z Far Cry'em kiedyś. Od boku się jeździ. Myślisz o Trialsach? To jest zupełnie inne studio. Tak! I pewnie dlatego pomyślałem o Tripwire. Dobra, okay. Cofam wszystko. Oni robili orkiestra King Floor i okay. King Floor i Man Eatera. Ale to wydawali. Stąd kojarzę. Wydawali, jakaś, zdecydowanie wydawali. Że jakaś gra się toczyła z ich logo przez różne E3 na PC Gaming Show. W każdym razie na PC Gaming Show ma też pojawić się Atlus. Po raz pierwszy, wow. Tak naprawdę, więc to co to może znaczyć, że Persona 5 na PC to może trafić. Ja bym się bardzo cieszył, bo wszyscy mówią, że to jest gra roku, co roku, bo to wychodzi cały czas, non-stop na jakąś platformę, ale nikt w to w Polsce nie grał, więc ciężko stwierdzić. Trochę osób grało, no ale jakby wyszła ta rozszerzona wersja, to ja bym chętnie przygarnął, bo nie przyszedłem podstawki.
Bo jakoś nie wiem, niewygodnie mi się gra na konsoli stacjonarnej w długie, takie 100-godzinne JRPG, nie wiem czemu. Nie chcę się nigdy rozsiadać na tyle czasu przy konsoli. Nie wiem, jak to działa, no. Mateusz Fizot ma taką minę, która mówi, mi się w ogóle niewygodnie gra w JRPG. To po pierwsze, a po drugie tak patrzę na to PC Gaming Show, no to, taki, no, ale to taka bieda na straszna. Na pewno będzie jakiś nawet Total ten War. Future Game Show, który jest tego samego dnia, wygląda dużo lepiej, bo mamy 30 gier i mamy takich wydawców jak Core Digital, Deep Silver, Devolver, Rez Studios, Red Thread Games, Square Enix, Team 17, Tiny Build, Walkabout Games, czyli w ogóle indyki. Zastanawiam się, że Deep Silver i ostatnio się zrobiło dużo o tym The Thailand 2. Mogą zapowiedzieć. W sensie jeszcze raz zrobić takiego reveala, tak? Jakiś puścić zwiastun i tak dalej. No tak, są. Pamiętacie? Prosimy społeczność o wysyłanie asetów do Dead Island 2. Tak będzie, na pewno. Team 17, nowe Wormsy na pewno zapowie 3D i wreszcie wrócą prawowite Wormsy. Nie bijcie mnie tylko. Jak ktoś chce zagrać w dwuwymiarowe, jest na Game Passie. Co później? Jakie jeszcze eventy będą? Guerrilla Collective, czyli znowu nic nikogo. Indyki. Funcom i 11-bit Studios, Larian Studios, znaczy no indyki, właśnie, no, twórcy Frostpunka, tak. Twórcy na przykład Mutant Year Zero i Conana, twórcy Baldur's Gate 3 i Original Sin 2, Rebellion, twórcy Sniper Elite 4, bo chyba będzie zapowiedziane, albo to już jest, Baldur's Zombie Army, będzie, tak? Tak. Okay. I ZAUM, czyli Disco Elysium. Tak więc, no to akurat spoko. Generalnie to tylko jest... to będzie dużo portów, pewnie też na przykład Disco Elysium na pewno nie zapowiedzą nowej gry, tylko port na Switcha czy coś takiego. To jest chyba najlepszy z tych pokazów na razie, szczerze mówiąc, najbardziej ekscytujący. Może poza Sony, wiadomo, bo Sony jest duże, ale generalnie powiedziałbym, że ubogo na razie, ale pamiętajcie, że zawsze się pojawiają te małe tytuły. Potem zwiększy. Nie, no Upload VR Showcase, jedyna konferencja, która interesuje jedna osoba, czyli Zdenia, bo ma no VR. No tak, obejrzę. Już pędzę. Steam Game Festival to pewnie znowu. To znowu indyki, to chodzi o to, głównie o to, że będą po prostu dema na Steamie udostępnione. To jest ale to 19 czerwca EA Play, tak więc na pewno no tak. Nowe FIFA-ki, nowe NFL-ki. NFS może. NFS-ki i tak dalej. Wow. No i Mass Effect Remaster, tak? Podobno w końcu ma być. Bo też nowe były tam źródła, że potwierdzające, że jesienią się ukaże ten remaster. Mam nadzieję, że to remake cały czas, ale pewnie to się nie spełni, więc nie. I reszta, jeśli chodzi o czerwiec, to tak naprawdę, no, Night City Wire, czyli pokażą nowego Cyberpunka 25 czerwca. No i jeszcze bym powiedział to New Game Expo, tak? Bo będzie... Sega, Koei Tecmo i Nis American, czy jakieś takie japońskie rzeczy, jeśli kogoś w ogóle interesują. No a to... tak potem dopiero 12 lipca Ubisoft Forward, czyli tam zobaczymy. Ale o tym porozmawiamy chyba w tych rzeczach takich lipcowo-sierpniowych, no już bliżej lipca-sierpnia. No w sumie. Więc... Tak więc na co czekacie z zapowiedzi w tym czasie? No. Ja czekam głównie na... to jest to EA Play i Sony, tak? I ewentualnie to Future of Gaming. Z PC Gaming Show i to z tych tam Games Radar coś tam, nie wiem na co czekać, bo to będą indyki, więc na pewno coś fajnego się pojawi, ale to nie jest tak, że na coś czekam na pewno, nie? Bo no, coś na pewno mnie fajnego zaskoczy i tyle. Na to czekam, żeby mnie coś zaskoczyło, jakiś fajny indyk. Natomiast z takich większych gier, no to no Demon's Souls, nie remake. To jest chyba taka jedyna gra z tego pokazu Sony potencjalna, na którą jestem potencjalnie nahypowany. To co by zapowiadali i Bloodborne i Demon's Souls? No. No, co? Nie wiem. Więc na to na pewno czekam. I no nie wiem, od jej nic mnie za bardzo nie interesuje. Chyba, że Mass Effect będzie faktycznie remake'iem. Ale tracę wiarę już, jeżeli chodzi o właśnie to, więc nie wiem. No jakoś tak brak mi hype'u na ten czerwiec. Ale gram w fajne gry teraz, więc jakby nie wiem, może to mi trochę zabiera hype, że teraz wychodzi ten Tsushima w lipcu. Jakby nie mam takiego poczucia, że potrzebuję teraz jakichś super gier, bo wiem, że zaraz wychodzą fajne gry, więc to też może wpływa na to, że trochę jakoś tam, nie wiem, mniej jestem zahypowany na te wszystkie prezentacje, natomiast chętnie wszystko obejrzę oczywiście, no i no. Dziwi mnie, że Nintendo nic nie ma. To jest pierwszy raz, kiedy nic nie zapowiedzieli. Już czerwiec już jest w połowie, praktycznie oni nie zapowiedzieli żadnej gry, znaczy directa. Może już nie mają gier. No ja nie są, wiem. Są same porty. Ja ich trochę nie rozumiem, ale co mają wydawać? Animal Crossing dopiero co wyszło. Pokemony zmienili model sprzedażowy, więc teraz tak, już nie będzie co roku. Tak, ale directy zawsze robimy mimo wszystko często. No, oni muszą mieć jakieś jeszcze gry w produkcji. Przecież to miało być Rock Mario, tak? Wszystkie te remastery, Galaxy, nowe części i tak dalej, to wszystko ma wychodzić. Zobaczymy, no. Czekam na jakieś wieści na ten Pawle. Temat.
Nie ma nic. Ja, szkoda gadać. No to ja powiem tylko tyle, że ja czekam bardzo, żeby potwierdziły się te plotki z Mass Effectem. Ja nie powiem, kto proponował temat. Powiedzmy, na co czekamy. No bo wiecie, chciałbym zaznaczyć, że nie ma żadnych newsów, tak? Więc tutaj ratowaliśmy się tym tematem, ale żeby było uczciwie, brak takiego zorganizowanego E3, gdzie masz duże konferencje od dużych wydawców i tam jakieś indyki się tam wciśnie najwyżej, to sprawia, że jakoś ciężej sobie wyrobić jakieś. Tak, ja sobie jeszcze przypomniałem, że mam nadzieję, że Bethesda na którejś z tych konferencji, tam eventów, pokaże chociaż coś nowego, albo z... Co? Już by zapowiedzieli. Albo z Ghostwire. Nie chodzi mi o gry first party, jakby Bethesda, nie? Albo na Ghostwire. PlayStation mogą być. No w sumie tak. Tak, w sumie to jest jedyna w tym miesiącu duża, chyba że na Xboxa poczekają do przyszłego miesiąca. No chyba, że tak. A chodzi o to, żeby albo pokazali Ghostwire, czyli to od twórców David Levine, ten taki jakiś Tokyo Horror, albo tą grę, której nazwy nie pamiętam, od twórców Dishonored. Deathlink? Disintegration? Nie, to jest inaczej się nazwało. Więc no, ta taka, co tam był trailer, nie? To wszyscy wiemy, o co chodzi. Więc na to mam nadzieję, no i tyle. Dzień świstaka z karabinami. Dobrze, czekamy na wasze komentarze, na co wy czekacie w tym miesiącu najbardziej, jaka zapowiedź was by ucieszyła. A my teraz przejdziemy do ostatniego segmentu, czyli pytania spod poprzedniego odcinka i tam zapytaliśmy się was, na którą z 38 gier, które pojawią się na PlayStation 5, czekacie najbardziej, bo taka wyciekła lista, i ile jesteście w stanie zapłacić za samą konsolę. Lukas Bykowski. Jestem w stanie zapłacić tyle, ile trzeba. Serio. Argument z obecnymi cenami smartfonów jest według mnie bardzo trafiony. Dodatkowo często ludzie porównują ceny konsol i komputerów. Tylko kto ma high-endowy komputer, w którym sama karta graficzna kosztuje 3000 zł? Raczej mało kto, a statystyki Steama pokazują jasno, że masa graczy ma PC wydajnościowo porównywalny do konsol. Według mnie cena konsoli do 3000 będzie naprawdę znośna, jeśli mamy grać na tym sprzęcie przez 7 lat. Jeśli chodzi o walkę cenową PlayStation 5, no 7. Ale PS5 Pro. I Xbox Series X, to dla mnie cena nie gra roli, bo i tak kupię PS5. A po drugie, mieszkam w UK i różnica 50 funtów to nie jest różnica. Argument może kontrowersyjny, ale z mojego punktu widzenia prawdziwy. No, no tam jest takie, no, jakbyś musiał dołożyć 100 zł. Na pewno masz trochę lepiej niż Polacy. Absyrtos Medea. Z tej listy to chyba na Gothic Remake. Nadal nie wierzę, że to naprawdę się dzieje. Od dawna jestem nastawiony, że PS5 będzie kosztowało 3000 zł. Jeśli cena będzie niższa, to będę pozytywnie zaskoczony. Pierwsze klasyczne pod TV wyląduje PlayStation, ale raczej kilka miesięcy po premierze, a później może włączy do niego Xbox. Oby tylko Microsoft w końcu zapowiedział nowe Fable. Ile to ja już czekam na nowe przygody w Albionie. Jak na Epiku jest jakaś ciekawa gra i nie zapomnę, to dodaję ją do biblioteki. Nowego Total War'a na pewno dodam i na pewno pogram w niego parę godzin. Bo tylko też temat był o Total War. Tak, musisz zdążyć dodać, pamiętaj, bo to tylko 24 godziny będzie na dodanie. A potem na pewno będzie w jakiejś przecenie, bo... Oj tam. Creative Assembly chce się pozbyć tej gry. Serwery wytrzymały. Daniel. Dotychczas nabywam zawsze na premierę obydwie platformy i później ich wersje ulepszone. Teraz czekając na nową generację gram na PlayStation 4 Pro i Xbox One X. No to wychodzi jedno z drugiego. Jeżeli chodzi o zakup nowych konsol planowanych na jesień, to jeżeli starczy 6000 na PlayStation 5 i Xbox Series X, to obydwie ręce będą zajęte po wyjściu ze sklepu. A w zębach siatka z dobrą whisky, aby opić start nowego rozdziału w życiu gracza. To jest plan. To jest gracz, to się nazywa gracz hardkorowy. 6 tysięcy na pewno starczy, bo jeżeli... Wiecie, na co ja jeszcze starczy 6 tysięcy? Ja nie wierzę, że będzie, nie wiem... Na jedną kartę grę. Na jednego będzie... peceta, a tu na masz jednego. Dwie konsole. Mój obecny kosztował w sumie prawie 6. No właśnie. I co z tego masz? Nic. Chłopie, nic z tego nie masz. Total War VR. Tron Saga. No, jeszcze wierasy dolisz, to wyjdę zdycha. Marek Kontrym. Jak dobrze mieć tyle informacji i ciekawych rzeczy w jednym miejscu? Przy tak małym zasobie czasu idealnie posłuchać was w drodze z domu do pracy. Jesteście wielcy. Albo odwrotnie, do domu, po pracy. Nieważne, w końcu z powrotem dziękuję. Bardzo nam miło. Zachęcamy też do komentowania tych rzeczy, o których mówimy w samym odcinku. Piotr Kasprowicz, ja przeczytam może jeden komentarz, bo jest długi. 500 euro to max. No, to pewnie to tak będzie. To też będzie tak 500 max. Michał... Jakoś nie chce mi się wierzyć w 3000 zł, bo ile to by musiało być w dolarach? 599, tak? To wtedy by wyszło... No nie wiem, 5 razy 4. No. O Jezus Maria, nie, ja nie mogę. Ja nie umiem w matematykę. To by musiało być praktycznie... No,
Żeby wyszło, to 700 euro musiałoby kosztować, żeby to w Polsce było 3000, nie? No, coś w tym stylu. No, więc no. Nie, to jest bardzo niemarketingowa cena, 6,99. Nie wiem, no zobaczymy. Ja cały przecież, no wiesz, no nadal smartfony i tak dalej. No ja wiem, ale to jest trochę kosztują. Kwestia... Ostatnio iPhone 999, ja wiem, ale to jest tak? Kwestia postrzegania, wiesz, iPhone cen przez... I w ogóle 999 to też nie jest taka zła do góry cena. Nogami 666. No okej, okay, ale w sensie 1000 dolarów. I akurat 4 koła. 5 koła. To by było. Nope. To by było. Nope. Znaczy ja wiem, że wszyscy. Gracze są to, naiwni, tak? Ale nie są tak naiwni jak klienci Apple'a, więc. Dokładnie. Nie więc przeczytajmy komentarz Michała Wiśniewskiego, który pisze, że za PS5 jestem w stanie zapłacić maksymalnie 3000 zł. Fajny odcinek, pozdrawiam, dziękujemy. I potem jeszcze dodał, że kupię nawet PS5, jeżeli będzie droższe. I moją przygodę z PlayStation zacząłem od PS3 i kupię ją w dniu premiery. I żałuję. Okej, okay, dobra. No to w sumie tak. Niektórzy... Ale miałeś najładniejszą wersję PlayStation 5, ta na premierę 3. była. Trzy. Mi się 3. podobała ta chropowata slimka w sumie. Nie masz gustu. Nie wiem, ale się wypowiem. Napisał, uważam, że 500 zł różnicy między konsolami na premierę to zdecydowanie za dużo. Sama cena nowych konsol, dziwisz. Mam nadzieję, że nie przekroczy 3000, chociaż fakt, że sam mam telefon w podobnej cenie, który będę pewnie musiał wymienić po 2 latach. Nie dajmy się lobby telefonicznemu. No, a konsole są na wiele lat. Nustom PS5 Max 2000. Ha, o, to ha, optymista jakiś się trafił nam. Nawet ja tak nie uważam, że aż dwa. Ale. Maniak. Soulborn to taki krapowaty RPG, trochę zeldowatych zagadek, trochę walki wręcz, drewniana mechanika. Stawiam, że kolejna zapchaj dziura. Nic ciekawego. Co do WRC, to nie wiem, czy wygracie w samochodówki, ale jak tak i WRC, to nie są dobre gry dla fana takich gier. 9 też, a z perspektywy gier arcade to stary Drive Club bije. Nie, ja nie jestem fanem rajdówek, ale jak bardziej się opieram na opiniach ludzi, którzy lubią rajdówki i mówili, że WRC 9 nie jest taki znaczy, straszny. No, ja też nie jestem jakimś fanem ani ekspertem, ale po prostu widzę progres tej całej serii, tak jak widzieliśmy WRC 4 czy 5, a teraz WRC 9 to jest naprawdę już jakby wyrobili. Całkiem, z drugiej strony jak ktoś mówi, że gra nie jest taka zła, to nie wiem czy, jak to odczytywać. Jak to saga Troy. Tak, właśnie tę rzecz. Kamil R. napisał, cena 500-600 euro jest jak najbardziej do zaakceptowania, zwłaszcza, że ile obecnie kosztują wspomniane przez was w odcinku nowe smartfony. W moim przypadku nie mam mowy o zakupie konsoli nowej generacji w dniu premiery, spokojnie poczekam na wersję Slim lub Pro. Jeśli chodzi o listę tych 38 gier, to nie ma na niej żadnej, na którą jakoś specjalnie bym czekał. Najbardziej interesują mnie tytuły ekskluzyw na PS5. Pytanie do was, czy kierownice kompatybilne z PS4 będą działać bez problemu na PS5, na przykład jakaś tam. Thrustmaster TG4. Potwierdzono już chyba, że DualShock 4 będzie działać, czy nie? No. Nie to Xboxowe rzeczy. A, no to nie wiadomo. No to nie wiadomo, ale podejrzewam, że raczej tak, raczej będą tym działać bardziej, wszystkie. Tym bardziej, że no będzie ten, no, ten wsteczna kompatybilność w jakimś tam stopniu. No właśnie, tak? Więc podejrzewam, że wszystkie akcesoria będą działać do sterowania na nowych konsolach. Chyba, że nie wiem, wprowadzą, że tylko USB typu C będzie, tak? I jakieś tutaj się przejścióweczka. Ruchy zadzieją, ale też wydaje mi się, że raczej to powinno działać, ale to są tylko nasze przypuszczenia, więc no, nie opieramy tego na jakichś konkretnych faktach. Zygol.pl. Od czasów PSX-a nie kupuję nowych konsol na premierę. Zawsze czekam sobie cierpliwie kilka lat z dwóch powodów. Kolejny zazwyczaj usprawniony model konsoli, czy po prostu niższa cena sprzętu gier. Nigdy nie miałem parcia na najlepszą grafę. Super najnowsze produkcje, przez co po 2-3 latach nabywam te megagierki za 1/5 ich pierwotnej ceny. Domyślam się, że z gospodarczego punktu widzenia to nie najlepsze podejście, ale cóż poradzić, że potrafię mieć mega fan z Dead Space 2 czy Killzone 2, które teraz kosztuje na Allegro 5 zł. Znaczy z gospodarczego dla ciebie to jest bardzo dobre, nie? Więc no w sumie tak. nikt nie traci na tym, że nie kupujesz gry, znaczy, na premierę. Ja chciałbym mieć taki fan, nie? Jak teraz sobie bym kupił Dead Space'a 1 i powiedział, o, ale gra, no, co no, za grafika, no nie. To jest w naszym przypadku trochę inaczej, nie, bo my dostajemy dużo gier, więc jakby nie wiem, ile bym kupował, gdybym nie miał inną pracę, no na tak. przykład, nie? To jest trudno powiedzieć. Ale na pewno bym nie kupował chyba wszystkich gier na premierę. No to by się człowiek nie wyrobił z pieniążkami. W tym tygodniu bardzo dużo komentarzy, ale to bardzo dobrze też. Maclay05. Ja chętnie przesiądę się na Series X, ponieważ mam bibliotekę gier z dwóch generacji. PlayStation 5 pewnie kupię w połowie lub pod koniec generacji, żeby ograć dwie lub trzy gierki ekskluzywne. Tak samo zrobiłem z PlayStation 3 i PlayStation 4. Nie ukrywam, że czekam na nowe PlayStation VR 2, wtedy szybciej dokupię Playkę. No myślę, że to raczej na premierę nie będzie. Trzeba będzie poczekać. Tak. No na pewno zrobią to po jakimś czasie, bo też nie będą chcieli zabierać hype'u, skupią się tylko na konsoli. Teraz ciekawe w ogóle, czy pokażą konsolę w czwartek. To mnie ciekawi, ale zobaczymy. TG
PS5 maksymalnie 2500, a co do gier, to Gothic Remake szanuję. Tak, może zagram w końcu. Jakub Borkowski, no ja to z Epika biorę wszystko jak leci, więc nowego Total War'a też. A w temacie PlayStation 5 to wydaje mi się, że bez wahania mogę wydać więcej. Moim argumentem jest to, że w tej generacji ominąłem PlayStation 4, a pod koniec zeszłego roku to już naprawdę bardzo korciło mnie kupno konsoli. Ale zaczęły do mnie dochodzić informacje o wczesnej kompatybilności, a jak cena okaże się prawdą, to praktycznie cena PlayStation 4 to połowa PlayStation 5. A do tego sprzętu to grania na lata. Lista z PlayStation Magazine faktycznie nie rozpieszcza, na pewno brakuje tytułów spod szyldu Sony, dlatego najbardziej z tej listy czekam na Dying Light 2. Pierwsza odsłona to na pewno jedna z moich ulubionych gier tej generacji, a dwójka zapowiada się jako ciekawe rozwinięcie formuły. Mamy fabuły. Nadzieję, że faktycznie Dying Light 2 się ukaże najpóźniej w tym marcu, a zobaczymy. To ja widziałem grę dwa razy i dwa razy była to inna gra, więc tak zobaczymy. To teraz będzie jeszcze inna na pokazie Xboxa w lipcu i wyjdzie w końcu. Ale każda z tych odsłon była bardzo, bardzo ciekawa. Tak. Przypominamy pytanie odcinka. Przede wszystkim Far Cry 6. Jaki setting waszym zdaniem powinien być i czego oczekujecie od zmian w mechanice, jeżeli jakichkolwiek zmian? I najważniejsze pytanie, bo zapytaliśmy się was tydzień temu, co chcecie na 400 odcinek. Właśnie, bo my nie wiemy. I nikt nie skomentował, nikt żadnej sugestii nie dał, więc jeśli macie możliwość, proszę was, dajcie taką sugestię, komentarz przynajmniej do 14 czerwca, czyli do niedzieli, żebyśmy mieli jakby, no się mogli przygotować. Rekwizyty jakieś czy coś załatwić. Do wtorku 16, kiedy to zazwyczaj nagrywamy PlayStation 1 Plus. Tak więc był to 399 odcinek i z wami byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachyra i Mateusz Filut. Do usłyszenia za tydzień.